skąd się wzięło. Po prostu kiedyś byłem na obozie harcerskim. Pamiętam, że fajne zachody słońca można było oglądać z pomostu. Kolega miał taki mały, kompaktowy aparacik cyfrowy, więc może być może to się wzięło właśnie stąd, że lubiłem patrzeć, jak to słońce sobie tam zachodzi i że są takie fajne kolory zupełnie niespotykane w środku dnia, no bo w ogóle no ja czasem potrafiłem, zwłaszcza zimą o drugiej w nocy, już buszować, szukać kadru i zupełnie nie spotykając przy tym żywej duszy. To, że dzieje się to w górach, jest to dla mnie o tyle ważne, że obraz w górach po prostu jest wypukły, nie jest płaski, zwłaszcza jeszcze jak światło nie jest płaskie, a takie jest o wschodzie i zachodzie słońca, które powoduje, że jest więcej kontrastów, więcej szczegółów w rzeźbie terenu można zauważyć. To decyduje o tym, że dzieje się to właśnie w górach. Ja nie patrzę na siebie jak na fotografa, bo wydaje mi się, że fotografem nie jestem. Po prostu sprawia mi to przyjemność, no te wszystkie wrażenia estetyczne, których człowiek doznaje. W tym wszystkim jakąś taką też radość sprawia mi to, że mogę być w górach o takiej porze, o której większość ludzi w ogóle sobie nie pomyśli, że można tam być o tej porze, tak? Że jest to czasem środek po prostu nocy, zwłaszcza zimą, kiedy trzeba na wschód słońca wyjść i uchwycić tą taką, którą najbardziej lubię, taką srebrzystą łunę, gdzie jeszcze widać gwiazdy, już tam coś słońca i większość osób po prostu tego nigdy chyba nie zobaczy z perspektywy właśnie wysokiego jakiegoś szczytu góry. No a ja doznaję tego jeszcze będąc tam wielokrotnie sam. Pracy zajmuję się systemem informacji geograficznej, nawigacją satelitarną. Zajmuję się też analizowaniem zdjęć lotniczych, zdjęć satelitarnych, czyli w takim oglądam ten nasz Tatrzański Park Narodowy w takim szerszym ujęciu. A w sumie taka fotografia, można powiedzieć, naziemna, którą wykonuję, no to daje możliwość spojrzenia na większą ilość szczegółów, czucia tych Tatr dosłownie, czucia tego wiatru, smaku potu w ustach. Na te nasze Tatry też no, bardzo lubię spoglądać z siodła roweru, bo jest to też jakaś moja pasja. No i sobie jeżdżę tutaj po tych górkach, Półtorowy Wierch, Gubałówka. No przepiękne panoramy, dzięki temu, że po prostu sobie jeżdżę tam na rowerze, mogę też podziwiać z oddali te nasze Tatry. Będąc tam sam, czuję się te wszystkie również zapachy, które się zmieniają z porami roku. Jaki zapach mokrej ziemi, takiej ogołoconej. W lecie zapach po prostu kwiatów, a potem to jest bardzo taki fajny zapach suszonego siana, wszędzie się roznosi. Góry dają mi swobodę i wolność taką fizyczną. Bo duchowo to jestem chyba przez nie zniewolony.